Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam z kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, kontynuujemy. Kontynuujemy, co my tu w ogóle mamy do kontynuowania? Poziom zalewo drugi, czyli bardziej będziemy się chcieli dostać jeszcze tutaj. Są dowody elektryczne. Jak ja się tu dostałem? Nie pamiętam, chyba spadłem stamtąd. Prawda czy nieprawda? Prawda. Tylko tak, nadal nie wiem, gdzie jest poziom... Kurde. Dobra, żyjemy. Nie wiem, gdzie są jeszcze dwa punkty za lewo. To jest problem. To jest mega problem, bo nie mam pojęcia, gdzie to może być. Ale może za chwilę znajdziemy. Chyba, że się znów zbugowało, to wtedy jest problem znów. Bo serio, nie widzę. Nie widzę. Może tam gdzieś? Nie. Tam chyba też nie. Jeszcze musiałem sobie mikrofon, przepraszam, przybliżyć. Excuse me moi. Dobra, to jakaś popierdółka sobie lata. Wągleju. O! Nie tu, nie ta strona. No serio, nie wiem. Albo ta gra się buguje. Albo ta gra się buguje i ten poziom zalewu jest zbugowany. Albo nie wiem. Nigdzie nie widzę tutaj tego poziomu zalewu. Naprawdę. Nie wiem. Tam nic nie widać. Tu też nic nie widać. Szarych korzeni ruszać nie możemy. Więc wychodzi na to, że gra się po prostu zbugowała. Nie widzę innej możliwości. Naprawdę nie widzę innej możliwości. No gra, naprawdę coś w tej grze zaczęło odwalać. I kochani, zrobimy to jeszcze w ten sposób, że ogarniemy manderki, no bo jednak poziom się przyda. No troszeczkę z tymi przewodami mnie to boli. Bo tych przewodów mamy mało. A ja naprawdę nie mam czasu, żeby to tak farmić, jak gra przewiduje. Wiecie, tak sobie poleciałem, a tutaj chciałem zrobić jeszcze coś innego. Dobra, tu jeszcze mogę. Tu jeszcze mogę. Pytanie, czy to połączy. Połączy czy nie połączy? Połączy. Dobra, świetnie. I tu jest to przejście... kolejne, dobra. No nie ma, naprawdę nie ma. Nie ma tego poziomu zalewu tutaj. Nie wiem, czy w ogóle jest sens... Nie wiem, czy w ogóle jest sens nawet tutaj oczyszczenia tego. Za daleko. O, lipka. Weź, idź sobie. Idź sobie, padalcu. Dobra, przewody elektryczne. To przewody, tak? Przewody. Już sobie powoli podążają, to są 30, to czy tutaj jest ogólnie 35 sztuk, więc spoko. Nie jest to mało. Nie jest to mało, więc na jakiś czas wystarczy może. O, chodź tu gnoju. No. Padalec jeden, nie lubię tych psów, no. Tych strzelających też nie. Wąd. Dobra, tu mamy chyba te kulki, które się rozpadają samoistnie, więc walnijmy je z deczka. Już tak jak został niby. Okej.
Dobra. Widzę, że to jest kolejny dostawczak, ale do tamtego dostawczaka się nie dostaniemy w inny sposób, jak nie postawimy kolejnego kryształu. Ej, dobra. Tu jest sporo tego. Tu jest sporo. Tu jest kolejny 26. No nie no. Luksus około 60, ponad 60 sztuk przewodów. To się naprawdę przyda. To się naprawdę przyda. Kolejne. Tylko tam jest nasz kochany zwierzaczek. Zwierzaczek roślinka. Coś ty Shiro powiedział. Zwierzaczek roślinka. Na pewno. No jeszcze nie wyjdę stąd, prawda? Na szczęście nie. O? Dobijemy gada. Dobra. Grawerowany kamień tu kolejne 42. Ej. To mnie teraz zaskoczyło. Od cholery przewodów. No właśnie dlatego mówię, co po niektóre rzeczy, no materiały, które tutaj są, no one tak naprawdę, jeżeli ich nie weźmiemy z jednego miejsca, no to potem już będziemy mieli ich deficyt. Myślę, że bardzo podobnie było. Kurwa, no kto to wymyślił? Jeżeli ich teraz nie weźmiemy, to one już niestety przepadają. Nie zabiłem go. Ej, lipa. Lipton. Fun. Ale tutaj jest poziom tylu odbugowany. To ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, dlaczego tam to nie wyszło. Tu był chyba jakiś plan. Był jakiś plan. Ten plan jest tu. Dobra, wzięty. Co zostało? Dostawczaki i kilka grzybów. To już tak naprawdę nie musimy nad tego brać. Teraz musimy skupić się bardziej na tej trasie tutaj. Tu są dwa manderki, które chciałbym wziąć. Dobra. Tam widzę już spawner nawet. Kurde, nie zdążyłem. Gniazdo dzikunów. Ono czasem jest nieaktywne, a czasem jest nadaktywne. O. Pani poczwaro, a raczej panie poczwaro. O nie, jeszcze mi ją rozwalił. Ej, armam fioletowy chyba. Pagaj w tej chwili. Jak to wygląda? Pokażcie mi bronię. A no, mamy fioletowy pagaj. 349 to jest znaczna różnica. Znaczna. Jak my już takie bronie mamy w tej chwili, to fajnie. Au. Won. Gamoniu. To manderka jest. To jest manderka. Dobra. No i jak z takiego dystansu, padalcu? Jak z takiego dystansu, ty padalcu jeden? Obudźmy manderkę. Mechanik plus 10% trwałość broni. Ej, to może być ciekawe. Hm.
Dobra. Lumunio. Pan Lumunio. Dobra, tylko tak. Zaraz jest najazd. Nie wiem, czy nasze manderki. No nie róbcie sobie jej. Prawdę. To już nie. To już nie. Tu też nie, no kurde, bez jaj. Rozmontuj kryształ nawigacyjny. A i tu również. Dobra, może wytrzymają jeszcze chwilę. Może jeszcze chwilę wytrzymają. Czy dalej będziemy się próbować dostać? Raczej nie. Są dostawczaki z drewnem, trochę złomu. No takie te rzeczy nie są super istotne. Nie są super istotne. Bardziej będę chciał teraz się skupić na notatkach. Bardziej notatki. Dobra. Wow, ile soku. Z gumi jagód. No i tu nic więcej nie ma. Dobra, starczy. Jak tutaj wygląda sprawa z notatkami? Tu nie ma notatek. Tu są dwie notatki. Są tylko dwie notatki i tu są manderki. I na północy jest trochę notatek, ale i tak musimy się tutaj dostać. Dobra, tu są dwie notatki, więc szukamy. Nawet jedną widzę. Tylko chyba z drugiej strony? Nie. Zbugowana. Zapisek Harry Hole. Klejnoty. Gdy o to poproszę, rośliny obdarowują mnie klejnotami. To jest jak dar od samych niebios. Jakież one są piękne. Jeśli bym zebrała ze sobą choć kilka do domu, do końca życia niczego by mi nie brakowało. Ale czas mija, a ja nie widzę możliwości powrotu. Zamiast tego mam tu bogactwo w postaci nieba, i liska, i ptaka, i roślin. No właśnie. Brak możliwości powrotu do domu. Niby bogactwa w tym świecie, które nic nie znaczą. Właśnie, bo czym są klejnoty? Klejnoty są tak naprawdę wartościowe tylko... Znaczy, klejnotom nadajemy wartość tylko i wyłącznie my sami. Jeżeli dla ludzi klejnoty byłyby bezwartościowe, to same one w sobie wartości nie mają. Elmandera, dzień dobry. Co tam? Uuu, jakiś inny. Mur z żelaza, 20 podstawowej obrony. No, być nic nie będziemy dawać. Dobra, kolejne PD zwiększone. No, z tym jedzeniem to kulejemy. Kulejemy z jedzonkiem. O, tu jest sporo zalewu. Tu jest sporo zalewu. Wątpię, żebyśmy akurat... Ej, jak niszczymy eter, zauważcie, że pyka wskaźnik najazdu, czyli jak niszczymy to wszystko, to z tego co mi się wydaje, wydłuża nam się czas pobytu. Pokonując eter, zwiększa nam się czas pobytu. Weź tu jeszcze znajdź jeden, czy jedną notatkę. To będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Ojej, a żebym się wpierdzielił. Nie, nie walczę z wami. Spadać się gnoje. Won po czwaro. Won po czwaro.
Jezu, ile was się porespiło tu? Au. Au, 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 au. No bez żartów, proszę. No biegnie. Kuciapong. Poziom 9. Hell yeah. Poziom 9. O, tu jest dostawczak. Jeden poziom eteru. Gdzie on może być? Daleko my jesteśmy z drugiej strony i tu jest kolejny jeszcze plan. Tu jest kolejny plan. O, tu jest ten plan. Tu było więcej planów. Wow, wow, wow. Że niby gdzieś tu? My tu chyba byliśmy, czy nie? Byliśmy na pewno. Na dachu nic nie ma. Że niby gdzieś tu. Tam jest, dobra, widzę. Wszystko, wszystko. Poziom 0 2, tu pokazuje 1. A jednak 2. A pokazywało 1 chyba. Ej. Albo zgłupiałem, albo nie wiem. Wow. Wyspa oczyszczona. Ale nadal nie widzę tej jednej notatki, która gdzieś tu jest. Gdzie ona może być? Gdzieś musi być. Tu nie ma. Tu nie ma. W łazience również nie ma, czyli musi być gdzieś na zewnątrz. Musi być gdzieś na zewnątrz. I to w dosyć takim widocznym miejscu. Jest tam, dobra, widzę ją. Akurat przeczytamy i lecimy. Strona dziennika poczciwego masona. Kurwy jebane, przestańcie mi rodzinę prześladować. Bibliotekarz wiedzy blokowano osiągnięcie, świetnie. Jezu, nienawidzę kurwa tych jebanych... dziadów. Won. Rozpierdzielę was. No czemu w ciebie to nie trafiło? No, no jaja. Won. Po prostu jaja. W obliczu zguby. Muszę się bardzo starać, by okiełznać drżenie dłoni, by pozostali niedostrzegli. Obawiam się bowiem, iż nasz pościg doprowadził nas do zguby. Jesteśmy w tym miejscu osamotnieni, pozbawieni wsparcia rodzin i parafii. Jesteśmy w stanie przeżyć tylko dzięki łasce dziwnych istot o skórze jak drzewna kora, które wiecznie się śmieją i wyśpiewują bezsensowne piosenki. Choć zdają się być przyjacielskie, mnie jednak nie zwiodą. Przeczuwam podstęp. Dobra. Podstęp jak nie podstęp. Ale musimy uciekać. Musimy uciekać, bo zaraz będzie źle. Zaraz będzie źle. Mam nadzieję, że w tamtym miejscu nie ma żadnego rozgraniczenia drogi. Już nie pamiętam, jak to było. Jest jedna niestety. Bo ten dostawczak chyba już wysechł. Przynajmniej tak mi się zdaje. Nawet nie wiem w sumie, jak to zrobiłem. Dobra, marchewki. I kapusta. I do kociołka coś też dołożymy. Pyk, jest. Co mi tam dasz, Flupcio? Daj kryształ, 3 sztuki, tylko tak średnio.
Grupa Świetli Kamieni, dzięki. Ktoś jeszcze coś chce mi dać, czy nie? Nikt, nic. Oszty w dupkę węża. O, rozwaliłem to. Nie wiem czemu, ale jak mamy tryb budowania włączony, to się chyba nie pojawiają z najazdem. A jednak nie. Jednak nie. Au. Won. Kotka, pomóż. No nie, nie to, 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 nie to. Manderki, do roboty. Dobra. O nie, 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 nie. Jak on właśnie wybucha, to chyba troszeczkę nam zadaje obrażeń. Nie lubię was. Musimy stanowczo, musimy odgrodzić delikatnie to wszystko. Gdzie jest kolejny? Tu jest kolejny. Wąt. Mało brakowało. Mało brakowało. Tutaj trochę porozwalali. Naprawdę musimy ten mur po pierwsze zmienić. Bo ten mur jest już dla nich za słaby. To raz. A dwa. Musimy go na pewno delikatnie zwiększyć. W sensie za blisko są struktury muru. I jak walą mur, to walą i wszystko inne. W sumie nie chciałem z tobą gadać, ale okej. Damy ci kryształ. On jest dojrzały i chcemy na starszego go już przenieść. Starszego jeszcze nie mamy. Napraw wszystko. Tu do ciebie nic nie mamy, żadnego interesu. Flupcia. Ja ci to już dam. Dobra. Już naprawiłeś? Tylko to, że tutaj nie da się przenosić struktur, naprawdę to jest słabe, że się ich nie da przenosić. Odłóż kryształy. O. Ja czemu mam tu dobry kill-off? Ja tego nie potrzebuję. Normalny garłacz. O. No i git. No i git. Już mam 15 pocisków do garłacza. Już mamy 26. No i fajnie. Szkoda, że jeszcze żadnego nie znaleźliśmy. Tu możemy już opuścić region teoretycznie. Jak stoimy w tej chwili z energią? Metalowy złom, wody elektryczne 97. No i to jest właśnie fajne. To jest właśnie fajne. Kolektor słoneczny. Mamy 6 sztuk planów. Rozrywka. Co ja tu chciałem odblokować? Wannę chciałem odblokować. Tylko czego nam brakuje? Za dużo struktur. Za dużo struktur.
Gdzie co, no ja chyba. To jest metalowy złom 16. No właśnie, to już. To nie jest mało. Nie jest mało. Drewna też w sumie nie mamy za dużo. Produkuje duży mur. Musimy się ulepszyć, no. Musimy zmienić niestety strategię pod tym względem. Bo tego drewna, czy drewna, tej palisady tutaj nie możemy tak zostawić. Ona musi być inaczej skonstruowana. I w następnym odcinku pójdziemy sobie oczywiście jeszcze poszukać tamtej, a nie, tamtej notatkę już mieliśmy, więc spoko. No więc co, no to teraz lecimy bezpośrednio na tą wyspę, bo tu nic nie ma. Tu też nie, tu jest jedna notatka, więc musimy, no to musimy też... Mam zagwozdkę. Nie no, polecimy tak, tak, tak. I tu. No i na szybciorka tutaj, ale to naprawdę już... Tak w pilazy drzwi. Nie będziemy się rozrabiać tam w żaden sposób. Raczej nawet nie będziemy clearować niczego. Raczej nie będziemy nawet niczego clearować. No dobra, zróbmy tą palisadę. Może zróbmy tutaj bramę? Czy może nie? Nie, dobra, nie róbmy bramy. Zróbmy ładną palisadkę. Bo ewidentnie z tym tutaj kulejemy. Wiecie, no oni podchodzą na przykład, nie wiem, tutaj. Waląc tą bramę, walą od razu też to. To jest dla mnie dziwne, no ale okej. Ale skoro gra tak ma, no to niestety musimy się do niej dostosować. Musimy się do niej w ten sposób dostosować. Dobrze, tu jeszcze trochę drzew zostało. Okej. W miarę czysto. Z tego co widzę, to ja tą palisadę źle zrobiłem, no ale okej. Jeszcze zrobiłem nie to, co chciałem. Zdemontuj. Jest naprawdę irytujące, że to, co my robimy, w sensie budynki, że nie da się ich przenieść. Nie da się w żaden sposób ich jakoś zdemontować, żeby nie tracić tych surowcy. Tylko non-stop albo tracimy surowce, albo siedzimy z gównianym, że tak powiem, umiejscowieniem. No i ta palisada już znacznie lepiej wygląda. Nie ma żadnego porównania. No, pykniemy to w ten sposób. I teraz nawet jakby chcieli, to już mają ciężko. Nawet ja nie przeskoczę już w tej chwili tej palisady, więc... Tylko no mówię, tutaj te 3-4 sztuki. Źle zrobiłem. Czemu słyszę dźwięk skrytki? Halo, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Też głupio, że nie widać dokładnie z której strony jest przód, a gdzie tył. Zrobię na razie dwie, bo zaraz się okaże, że robię znów na opak. To chyba na szczęście nie. Nie tym razem. Nie tym razem.
To tym razem też nie. Na szczęście nie. Wiecie, jak zrobimy tą palisadę już w tej chwili, to tak naprawdę, nawet jeżeli zmienimy terytorium, to ta palisada z nami zostanie. Ta palisada z nami zostanie, więc będziemy już w miarę bezpieczni, przynajmniej w jakimś stopniu, na pozostałych aspektach gry. A naprawdę kolejne aspekty gry, no jednak będą coraz trudniejsze. Jednak będą coraz trudniejsze. Ale, moi drodzy, ja tą palisadkę postaram się dokończyć, chociaż nic nie obiecuję. Postaram się dokończyć poza nagrywkami. A my się w tej chwili żegnamy. Minęło 30 minut nagrania, czyli mój taki typowy czas. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej!